12 kwietnia, tu Daro, taka mała aktualizacja mojej rozsady w domu, która wygląda papryczka, tak, jedna większa, troszkę mniejsze też są, pomidorek, jakiś koktajlowy, coś takiego. Gdzieś tu było podpisane. Cytrynowy i żółty. Kolejna papryczka. Selerek. Tak to wygląda. Szybki przeskok do drugiego pokoju. Pomidorki w oknie. Na parapecie. Taki mam stojak zrobiony. Zrobiony, kupiony, skręcony. No i pomidorki. No to już jest kilka odmian. Ale coś takiego jak Black Sherry. Malinowe. Kilka odmian jest Benito, Olbrzym, Bawole Serce. Trochę się wyginają, no ale co zrobić? Jeszcze z miesiąc? Czy tygodnie i pójdę do namiotu. Niektóre są bardzo ładne. Niestety słońca nie ma za dużo z każdej strony, więc się wyginają. Taka metoda na wyginanie to jest obracanie skrzynki w drugą stronę, bo innej na tą ilość nie mam. Ale łodyżki są fajne, grube. Nie tam jakieś byle jakie milimetry, dwa, tylko mają 3, 4, 5 mm. Takie dość konkretne. No, są większe, mniejsze odmiany. No, wspominałem o beczce. Jest beczka wężem do namiotu. Każdy zagon ma swój osobny kran. Więc będzie osobno wszystko podlewane. No i tam skrzynie, tak jak tam jedno widać, mam 3, a będą 4. Ten wąż jeszcze kiedyś inaczej będzie szedł. Tu mały porządeczek, a może jeszcze paletę wyżej. Ten baniak będzie dany. 12 kwietnia na polu. Śnieg sypie. Dzikie wiśnie już puściły kwiaty ładnie. A tu śnieg i zimno. No pomidorek w tym roku to nawet żona chwali. Wszystko pięknie. Jedyny minus to tam na końcówkach brakuje im czegoś. Także tak to wygląda. Dobra, dzięki za uwagę. I do kolejnej aktualizacji proszę o komentarze, o lajki. No i do zobaczenia chyba kolejny raz przy sadzeniu.